Ahoj, já vás vítám u dnešního vlogu, tentokrát to je z Red Bull Drift Games z Polska, kousek od Varšavy, Slomčín. Teďka máme trénink před kvalifikací, já vás vemu sebou. Čekám na startu. Asi za 2 minuty už pojedeme. Tohle je poslední trénink před kvalifikací, zároveň první pro vás. Každopádně teďka je sobota ráno, já jsem se před chvilkou probudil a v poledne máme kvaldu. Takže jdeme na to. Keep smiling. Tools now living, I'm making living. I'm doing what I love and everything was written in stone. Now my women are fitted in clothes, the fit for info. Wow, look at that from Mikel Rijkaard as he fires that car. Kratší než jsem čekal, rozlítla se Bartošovi Palkovi převodovka, takže to bylo celý od oleje a ukončili trénink. Takže teďka jdeme rovnou na kvaldu, ještě tam mám ty gumy z tréninku a jedu předposlední, protože se to jede podle startovních čísel, to znamená, že už jenom jeden Polák má vyšší číslo než já. Marko Zakouřil má 55 číslo, tak ten už má kvaldu za sebou. Čekáme v celkem dlouhé koloně 40 aut. To znamená, že zhruba ještě 80 minut. Ale jsou tady dobrý káry, dobrý řidiči, takže je to opravdu super, super série na dobrý úrovni. A hodně lidí. Teď se prodalo něco kolem 10 000 lístků, takže to bude sranda už dneska na kvalifikaci. Tamhle jsou plný ochozy lidí. A zítra to bude asi ještě větší mazec. Tak. Jdeme na kvaldu, na první kolo. A v vyniku Davida Sposoba, který připomníme s líderem tabely s rezultatem 92 punkty a Michał Rajchard svojím takým nonšalantským stylu iniciuje taká čekavostka. To vejš, to, no, víš co, to já takom čekavostka zarzucę rok 2017, zawody na Nürburgringu, rivalizacja o tytuł mistrza Europy, tam Michał Rajchard pod górę na Nürburgringu wchodził jako jedyny. Nie dość, że z ryby, to przy 182 na godzinę. Bo tam był trap speed na tych zawodach i Michał Rijkaard miał 182 na godzinę wtedy na Nürburgringu. To był rok 2017. Ciekawe, czy ktoś te zawody pamięta. Jeśli tak, możecie na czacie dać nam na przykład znać. Albo w ogóle, jeśli poza czatem YouTube'owym chcielibyście o czymś pogadać, można czy do Kamila, Kamil Michałowski na Instagramie, czy do mnie, Maciej Kiwak na Instagramie, też się zgłaszać. No, jestem bardzo ciekawy. Jest Michał Rijkaard 92, punkty. Ale... Ja bym dał więcej. Ja bym dał więcej. No, dla mnie też przejazd, ale który... Tak de facto... Takže opičáci, za mnou je jenom jeden jediný jezdec. Aktuálně jsem třetí. Po prvním kole jsem byl první a teďka se pokusím ten počet bodů zvednout. Já mám 92, první má 95. Druhý má taky 92. Ale už má odjetou i druhou jízdu, to znamená, že celkový počet bodů má vyšší. Takže já to musím teďka trošku zvednout a aspoň na druhý nebo na první. Hůř už to nebude, tak to je dobrý. Jdem na to.
Dopadla včera dobře, teďka máme krátký trénink betlů. Já jsem se právě probudil, je to na mě vidět. Nebe máme úplně stejný jako včera, je úplně vymeteno. S touhle brankou dnes nebude mít uklízečka žádné starosti, tam je vymeteno. Dokonalý počasí. Teď máme hodinový trénink, já jsem trošku zaspal, takže oni už jezdějí. Pohřátý auto máme, skočím do něj a jedem. Vidíme, jak to půjde. Už jsem takhle rozespal, ale snad dám rychle dokupy. Kafe to vyléčí. Teďka máme obutý jedny gumy na dojetí, jenom na jedno kolo. A hlavně protože máme málo pneumatik na závod, tak musíme opatrně v tom tréninku. Jednu nebo dvě sady můžeme sjet, nic víc. Já jsem nic nenaboural. Ne, to muselo, pohledně jsem vzal kolem. No ale jak je to možný? No. Tohle mi zbylo se světla jenom proto, že jsem o něj vzal kolem. To snad ne, tyvo. Úplně nový světlo. Jsem mi Maďar naboural na Slovensku, tak jsem tam dával úplně nový. A takhle to dopadlo? To snad ne. To musím trošku uklidnit. Betlů už je ready tamhle. A my jsme druhá půlka betlů. A jsme ready tady. Teď tady budeme čekat tak hodinu samozřejmě, ale jsme krásně vystavený. Mára je v té první půlce, tak mu budeme fandit. A já jedu svojitkem způsobem. Tamhle s tou modrou pěknou S15. Lidí už je tady fakt hodně.
takže určitě fanoušků je dost, tak snad to bude, podle plánu. Tohle není moc pěkný auto. Je to hnus. Je to fakt pošklivý. Jako nedá se na to koukat, nemá to nic. Nemůžu říkat, že mi to je nepříjemný. Tak top 8. Teďka musím zjistit, s kým vůbec. O czym trochę wspomniałeś, czyli wręcz wydawać się mogło, że te kąty łapane przez Reinharta są, zbyt już wykręcone. Tutaj dohamowywał się lewą, bo poszedł dym z przedniego koła, natomiast ten, ta rzecz, o której wspomniałem tutaj, bez żadnego hamulca ręcznego, natomiast wciągał auto do środka popiek tutaj. Widzisz, tak. Jest korekta. Było auto pełnym kątem, musiał ten kąt wypłycić i znowu go pogłębił, czyli mamy taką podwójną korektę. Gdyby popiołek był bliżej, mogłoby to skutkować tym, że przez ten zbyt duży kąt on nie mógłby pojechać tą idealną, wirtualnie wytyczoną linią, którą teoretycznie zawodnicy winni byli jechać. No ale to też było widać, że ten kąt już był na tyle duży, że był on wręcz nienaturalny i spowalniał nam trochę.
byłeś tak się, wiesz, ktoś mnie zapytał, ile skrętów w swoim aucie ma Michał Reichardt, i ja bym powiedział cały. Naprawdę, spójrz na to, co się wydarzyło. Tak, bardzo dużo tych korekt, zaznaczamy, że pierwsza zona pominięta przez Popiołka, no ale tutaj już perfekcyjnie. Tak, tutaj tylko, że tutaj Jacek Popiołek wciągnął auto za bardzo do środka, bo tak zobacz, jest tylnymi kołami poza zoną, czyli jedzie po tarce, przez co Reichardt musi dużo korygować. Tu Reichardt prawie w niego wpadł, ale jechał bardzo czujnie, dokleił się do jego tylnego koła i znowu jest poza trasą Jacek Popiołek. No mam wrażenie, i zobacz, co tu się stało. Patrz, jakim kątem wpada teraz Reichardt. Tu już jest ponad 90 stopni, tu już ma back entry tak zwane, czyli jedzie tyłem, wręcz na auto staje. I tutaj dopiero musiał zredukować bieg i skopać auto, żeby ono wstało. Więc to, co robi tutaj Michał Reichardt... Najebiście! Najebiście! Zobaczymy! Bardzo. Tak jo, jsme tam, top 4, yes! Bo oczywiście mamy jeszcze drugi przejazd. Lepiej ze swoimi wyrokami podczas tego weekendu nie zostawaj wróżbitą, bo różnie się to nam kończyło. Tak, będę wróżbitą Maciejem, mój drogi. Tutaj widać, że Reichardt no, po przestrzeleniu tej pierwszej zony, tam już nie było co ratować. Zero, błąd zerowy. No, nawet podwójne zero. No a sposób, ale sposób, mój drogi. Zobacz, no, po mistrzowsku. Profesor Dawid, sposób, myślę, taka ksywa. Tutaj jeszcze zobacz, jakim w ogóle over angle, takim pięknym kątem 90 stopni wlatywał w zonę numer 5, szósteczka idealnie. No takie, myślę, 95 punktów mógłby z Pawłem Korpulińskim już rywalizować. Jak to się mówi, połowicznie szampana otwierać, w najgorszym wypadku Polak będzie drugi, no bo w ten sposób jest na drugim miejscu. Co nie zmienia faktu, że musimy to powiedzieć, że to był najgorszy przejazd sposoba, jaki widzieliśmy do tej pory. Wiesz co, trochę, no w sumie tak, no dobra, tam ominięta zona, tu ominięta zona, wiesz co, bezlitosny jesteś tutaj, Kamil, będziesz się Wojtkowi tłumaczył. Słuchaj, mogę się Wojtkowi tłumaczyć, nie, masz rację. Przy każdym przejeździe mówiliśmy, że wszystko robi perfekcyjnie, że trzyma te linie, że trzyma te kąty, że robi idealne przekładki. Tutaj widzisz, jednak ta profesorska zagrywka, można by nawet stwierdzić, że był zbyt ostrożny. Zbyt ostrożny, tak, no ominął z trzy zony, ale wiesz, po tej zaliczce, jak to się mówi, w starym stylu 10-0, no nie ma innej opcji, tylko żeby Dawid sposób przeszedł dalej. Oczywiście obaj kierowcy sobie gratulują i oczywiście oficjalnie, panie i panowie, Dawid sposób pierwszym zawodnikiem, który...
ohřej si to pořádně a idiot zase. Kašli na to, zajde to přední a bude to dobrý. Jo, jo, tohle mají přehnaně na hovno. To už je prostě přitažený za vlasy, ty vole, když mě nenechají ohřát gumy jenom kvůli tomu, že to trvá 10 vteřin. A pak tady čekám, tak to se fakt asi posrali, ty vole. Ten idiot, vole, ještě říká, že za to nemůže on, ty vole. Že mu to někdo přikázal. Ale nemáš zdravý rozum, ty vole. Já jsem vylít rovnou prostě, ty vole, co kdybych najel až do té tribuny. Nikomu by to nevadilo. Protože jsem idiot, který najel do tribuny. A vůbec nikdo neví, je to je kvůli tomu, že mám totálně studený gumy. Nech to rozhodí, řekni, že potřebuješ přípravu a srveně prostě. Tak teď už mě nechaj zahřát gumy. Ale kdo mohl za to, že jsme neměli čas na přezutí? Nikdo. My jsme přijeli přes Zuly, vrátili jsme se zpátky. Já si myslím, že od nás to bylo všechno v pohodě, ale neser na to, prostě to už nemá smysl řešit, zajet třetí a pojedeme spokojený domů. No jo, no. Zróbcie dla nich jakiś hałas. No, trzeba przyznać, że ani jeden, ani drugi nie odpuszczali aż do samego końca. Przepiękną nitką prowadzony ten samochód przez Korpulińskiego. Widać było w tym przejeździe, dlaczego to właśnie on największą liczbę punktów zgromadził podczas wczorajszych kwalifikacji. No, ta linia wręcz idealna. Każda zona zaliczana wręcz perfekcyjnie. Zarówno trzecia, jak i czwarta. Przepiękna przekładka w tempo, delikatne przyhamowanie, no, przepięknym kątem wjeżdżali obaj zawodnicy, no ale trzeba powiedzieć, że Zakuril też swoje w tym przejeździe zrobił, nie odpuszczał ani na Reichardt. Chwilę, cień w cień szedł Reichardt za Korpulem, no więc wszystko wyjaśni się podczas drugiego naszego zmagania zawodników, w którym to Reichardt będzie zawodnikiem prowadzącym, a Korpuliński ma za zadanie cień w cień podążać właśnie za czeskim kierowcą. BMW 92, jeszcze raz Michał Reichardt, Paweł Korpuliński, to jest przedostatni pojedynek w parach dzisiejszego dnia. Powiem jeszcze klasa Speed Games i teraz Reichardt ucieka golinko, Korpuliński jest tuż za nim. Dobra przekładka, ogromne kąty Reicharta, znowu wklejony drzwi, Korpuliński za Reichardtem. Tym razem udaje się dobrze pracować kierownicą, operować gazem i jest cały czas Paweł na Reichardcie. Znowu wyłaniają się z dymu, jest tam Paweł, on kąsa i nie przestaje tego robić aż do samego końca. Ja powiem tak, ja już bez werdyktu, dając do tego, mogliby nam pomachać rzeczywiście Michał Reichardt i Paweł Korpuliński. Ten werdykt chyba właśnie się pojawi. No i Paweł Korpuliński wygrywa. Czekamy oczywiście na uzasadnienie tego werdyktu, ale dla nas, dla polskich kibiców, ten werdykt na pewno jest dobry. No i tak jak sądziliśmy i tak jak obstawialiśmy po tych wielu powtórkach, no ten przejazd... Já ani nevím, kdy se mi vybila kamera, takže nevím, jaký uvidíte poslední záběry. Každopádně byly to brutální betly. A já jsem skončil na čtvrtém místě celkově, taky trochu díky tomu, že mě nenechali si zavřát pneumatiky. Takže jsem hned na nástřelu v top 4 vylítnul s vrtivem. Přední pneumatiky mu vůbec nedržely. Prostě jsem přijel rovnou na start, nenechali mě to ohřát, pak jsme z toho prostě dělali trošku aféru tam a tohle by se stávat vůbec absolutně nemělo, protože to je bezpečnostní věc, já jsem kvůli tomu vlastně málem naboural. Kdybych s tím vyjel 20 metrů dál, tak jsem skončil ve zdi. Takže to byl trochu průser, ale jinak to byly dobrý závody. Umístění super, kvalifikaci třetí, celkově čtvrtý. Mohlo to dopadnout líp, mohlo to dopadnout hůř, ale vezem domů celý auto až na světlo, které mi upadlo samo od sebe. Přejel jsem ho. A jinak perfektní, no. Když by chyběly nějaký záběry, tak vám to Martin dodá z livestreamu, ale jinak to byly brutální jízdy a
auto, jak je předělaný, tak funguje úplně výborně. Mám z toho obrovský, ježišmarja, já už jsem úplně vyřízený, mám z toho obrovskou radost. A i všichni diváci, fanoušci, co byli na závodech, i kolegové, tak prostě říkali, že auto masakr, že teďka prostě motor i nápravy, všechno prostě funguje perfektně. Já taky funguji celkem slušně, takže doufám, že ve Švédsku na Drift Masters to bude ve stejném duchu. Tak se uvidíme u příštího vlogu, díky, čau. Down. The homies stay round, get a plate now. With LO World, A-Kind fellow, sir. I'm in that work so hard, I'm on my way now.